Cześć! W tym filmie chciałabym przetestować i przekazać Wam moje pierwsze wrażenie na temat palety Make Up Revolution i Tami. Nazywa się ona Tropical Paradise. Tak wygląda kartonik, w którym przyszła. I w ogóle tym kartonikiem zainspirowałam się przy robieniu tego makijażu, a właściwie w ten sposób. Jak widzicie, mam też takie ciepłe kolory w załamaniu. Trochę pomarańczu na powiece. Dolna powieka jest taka niebieska jak dół palety. I mam w kąciku złoty cień, tak jak właśnie na tym kartoniku. Ogólnie po prostu zachodem słońca jest inspirowany ten makijaż, no i paletą. Sama paleta wygląda w ten sposób, ale jak widzicie, nie lubi być raczej kręcona i nie lubi być przed światłami, bo wszystko się od niej odbija i widzicie teraz moją twarz, teraz mój aparat i lampy, więc taka niezbyt jest fotogeniczna, powiedzmy, ta paleta. Jest to taki, jak widzicie, śliski materiał, błyszczący, taki rose gold. Bardzo dobrze odbija. Powiedziałabym, że nawet mogłabym się do tego pomalować, bo bardzo dobrze wszystko w niej widać i dosyć ciężko się otwiera. Za każdym razem mam z tym problem. I w środku jest oczywiście ogromne lustro, tu. I z drugiej strony cienie prezentują się tak. Mamy tutaj 20 cieni i 3 takie z boku jeszcze dodatkowe. Na początku, jak zobaczyłam tą paletę za pierwszym razem, pomyślałam, że w ogóle jakiś chaos. Nie wiem, co tu się dzieje. Te cienie jakoś wydają mi się niepoukładane. Ale jak obejrzałam filmik właśnie tej Tami, to zrozumiałam, o co jej chodziło. Sama je układała, więc już rozumiem, czemu, tak? Ona wytłumaczyła to w ten sposób, że jeśli zasłonimy ten dolny rząd cieni, to górny okazuje się, to ten górny według niej jest takim dziennym, neutralnym rzędem cieni, dzięki któremu możemy stworzyć taki po prostu makijaż na co dzień. A drugi rządek to jest rząd z cieniami, z którymi możemy szaleć, które są bardziej kolorowe, intensywne, jakieś ciekawe i dzięki nim możemy tworzyć bardziej kreatywne makijaże. A na dole są 3 cienie takie do załamania. Ten akurat jest takim bardzo jasnym matowym beżem, więc idealnym dla wielu osób na całą powiekę czy podłóg brwiowy. Także no, kiedy ona to wyjaśniła, to już jakoś tak zrozumiałam, jakoś sobie poukładałam te cienie w głowie, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się tutaj to mega chaotyczne, bo ja bym wolała, żeby wszystko, wiecie, było od najjaśniejszego do najciemniejszego. Ale jak ona to wyjaśniła, to tak jakoś poczułam się z tym lepiej. Mamy tutaj cienie i matowe, i takie metaliczne, perłowe, coś takiego. Teraz pokażę Wam swatche wszystkich tych cieni, także możecie sobie je pooglądać. Konsystencja jest, jak dla mnie, mega przyjemna, ze wszystkimi się bardzo łatwo pracuje. Maty są rzeczywiście matowe, nie są jakieś takie satynowe. I genialnie z nimi się pracuje. Są tak mega łatwe w użyciu, że to jest, aż byłam w szoku. Kiedy nakładałam ten niebieski cień na dolną powiekę, to na początku byłam trochę przerażona. Myślę, kurczę, tylko żebym tego nie zepsuła, żeby coś nie poszło nie tak, żeby się nie porobiło plamy. Ale powiem Wam, że nałożyłam to tak nierówno, a później wzięłam pędzel i bez problemu wszystko się roztarło. Także bardzo łatwo się z nimi pracuje. A co do cieni błyszczących, to użyłam dzisiaj tylko 2. Ale mogę Wam powiedzieć, że co bardzo mi się podoba, można je nakładać też pędzlem. Nie jest to tak, że trzeba wklepywać palce, no bo jednak na przykład wewnętrzny kącik jest to bardzo niewygodne, kiedy trzeba takie cienie nakładać tylko i wyłącznie palcem, bo inaczej nie chcą się przenieść na powiekę. A tutaj użyłam 2 złotych kolorów i bez problemu nakładało się je pędzlem, także świetnie. Konsystencja przy dotyku palcem jest taka nie bardzo mokra, ale też nie są suche te cienie, wiecie, tak jak zazwyczaj są metaliczne cienie, takie bardziej jakby wilgotne, to te właśnie są takie bardziej miękkie, takie bardziej jakby kremowe w dotyku, ale nie są jakieś takie za bardzo, że aż można wgnieść, wiecie, palucha wsadzić do samego dna w ten cień. Także jeżeli chodzi o konsystencję, to te cienie są bardzo przyjemne. Tak jak wspominałam Wam w zakupach, paletę zamówiłam na Revolution Beauty i zapłaciłam za nią $15. Oczywiście możecie sobie zmieniać walutę dowolnie i wtedy wyjdzie na przykład w euro czy w funtach trochę mniej. W sensie liczba będzie mniejsza, ale jeżeli chodzi o przeliczenie, to wychodzi to zawsze mniej więcej podobnie. Także sami wybieracie walutę na tej stronie, bo ostatnio ktoś się mnie pytał. Możecie sami zdecydować o tym, w jakiej walucie zapłacicie. Także
$15 za nią zapłaciłam i jest dostępna cały czas na tamtej stronie, a nie mam pojęcia niestety, kiedy dojdzie do nas, do Polski, kiedy będzie tutaj dostępna, ale mam nadzieję, że to będzie już niedługo, także wyczekujcie, bo naprawdę warto. Makijaż zaczynam od matowego, beżowego cienia, który najpierw nakładam pod łuk brwiowy, a później na całą powiekę. Teraz mieszam ze sobą dwa matowe odcienie ciepłego brązu i nakładam je w załamanie. Nakładam je najpierw jednym pędzlem, a później następnym dokładnie rozcieram granice. Teraz przechodzę do koralowego cienia, który nałożę również w załamanie, ale tym razem nie będę go rozcierała tak wysoko jak te dwa poprzednie kolory. Wracam do beżowego cienia, biorę czysty pędzelek i teraz będę rozcierała wszystkie ostre granice, jakie się tutaj pojawiły. Jak widzicie, staram się wszystko dokładnie porozcierać, żeby te przejścia rzeczywiście były takie bardzo gładkie. No, tak jak na tej okładce palety, takie jak przy zachodzie słońca. Teraz czas na matowy pomarańczowy cień, który nałożę na środkową i wewnętrzną część powieki ruchomej. Teraz postaram się rozetrzeć wszystkie ostre granice pomiędzy pomarańczowym a koralowym cieniem, po to, żeby uzyskać bardzo gładkie przejścia, takie jak są właśnie na opakowaniu palety, no i takie jak widzimy przy zachodach słońca. Przyszedł czas na ten niebieski cień na dolną powiekę. Nakładam go najpierw takim małym pędzelkiem precyzyjnie na powiekę w dużej ilości i później biorę większy, puszysty taki pędzelek i nim będę rozcierała ten cień. Teraz wybieram jeden z cieni, których używałam w załamaniu powieki, taki bardziej musztardowy jakby brąz i będę nakładała go poniżej tego niebieskiego koloru, po czym będę znowu rozcierała wszystko razem dużym, puszystym pędzelkiem. Teraz możecie sobie na zbliżeniu zobaczyć, jak dużo cieni osypało się. Wydaje mi się, że nie ma tragedii, szczególnie, że używałam tutaj właśnie tego niebieskiego cienia i tego koralowego w dużej ilości, no więc
Wydaje mi się, że miały prawo odrobinę się osypać. Teraz wybieram takie zgaszone złoto i nakładam je w wewnętrzny kącik i na górnej, i na dolnej powiece. Wszystko ładnie rozcieram. Na sam koniec wybieram to najintensywniejsze złoto, które będzie tutaj pełniło rolę tego zachodzącego słońca za horyzont i nakładam je tak punktowo w sam wewnętrzny kącik. I tak wygląda oko, jeżeli chodzi o cieniowanie naszą główną bohaterką, czyli paletą Tropical Paradise od Make Up Revolution we współpracy z Tami. I tak wygląda gotowy makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Był on inspirowany oczywiście tym kartonikiem, tak jak Wam na początku wspominałam. O, w ten sposób się inspirowałam, że ciepłe kolory są na górnej powiece, dookoła takie bardziej różowe, na środku powieki pomarańcz, tak jak tutaj. I w środkowym, wewnętrznym kąciku mam złoto, tak jak to słońce, które tutaj jest. A na dolną powiekę nałożyłam niebieski kolor. Także tak wygląda makijaż. Rzęs użyłam tych z Biedronki, o których Wam kiedyś wspominałam, że kupiłam za 7 zł. To jest Andrea i to jest model numer 33. Tak wyglądają, do złudzenia przypominają rzęsy Ardell, ale są kupione w Biedronce. I wybrałam ten model, wiecie co, bo mam drugi, który jest taki bardziej naturalny. Tak wygląda. Ale te rzęsy są długości moich. I jak je nakleiłam, to właściwie nie było nic widać. Wyglądało tak, jakbym po prostu wytuszowała swoje. A chciałam jednak, żeby było widać troszeczkę mocniejszy efekt, także przykleiłam te. No i z góry wyglądają no, trochę mocno, taki pasek, taka firana. Ale nie ma tragedii. I tyle w sumie. Na ustach mam, jeszcze tylko Wam powiem szybko. Na ustach mam Golden Rose Dream Lips Liner. 504, zwykła konturówka. Tak wygląda. Dobra, i podsumowując, cienie rozcierają się bajecznie. Ja, jak zresztą wiecie może, jeśli oglądacie moje filmy od jakiegoś czasu, zazwyczaj robię dosyć proste makijaże oczu, nie rozwodzę się tam, jakoś nie szaleję za bardzo z kolorami, zazwyczaj jest to coś w ciepłych tonacjach, jakieś takie brzoskwiniowe makijaże, coś rozświetlającego na powiekę i tyle. Rzadko szaleję z kolorami, ale no powiem Wam, że dzięki tej palecie chyba zacznę, ponieważ mega łatwo się z nią pracuje i na początku troszkę się bałam, że no gdzieś tam może nie uda mi się tego ładnie rozetrzeć albo użyję tego koloru, tego na przykład niebieskiego i coś wyjdzie nie tak i będę wyglądała głupio albo w ogóle nie będzie się ten makijaż nadawał do wyjścia do ludzi. Ale powiem Wam, że naprawdę tak łatwo się pracuje z tymi cieniami, że jestem naprawdę zadowolona, mimo że no nie jestem make-up artist, nie jestem profesjonalistką, to jestem naprawdę zadowolona z tego, co mi wyszło i uważam, że z tymi cieniami naprawdę pracuje się bardzo, bardzo łatwo. Rozcierają się bez żadnego problemu, nawet może widzieliście, jak nakładałam ten niebieski cień, to nałożyłam go najpierw jednym pędzelkiem, tak punktowo jakby po prostu nałożyłam na powiekę i tyle, a drugim pędzlem dopiero rozcierałam. I bez problemu dało się rozetrzeć wszystkie nierówności i wyszło naprawdę, naprawdę ładnie. Także uważam, że świetna jest ta paleta, świetnie się pracuje z tymi cieniami. No i naprawdę, mogę Wam ze szczerym sercem, z czystym sumieniem polecić tą paletę. Uważam, że jeśli tylko dojdzie do Polski, to warto ją zamówić. A jeżeli jeszcze przez dłuższy czas jej nie będzie, to zamawiajcie spokojnie na tej brytyjskiej stronie, bo rzeczywiście warto. Super, naprawdę bardzo fajna paleta i nastraja mnie tak mega kreatywnie. Jak na nią patrzę, to już w ogóle sobie wyobrażam kolejne makijaże, jakie mogłabym zrobić, jakie kolory połączyć, żeby zrobić coś innego, żeby nie łączyć brązu ze złotem, tak jak to jest, wiecie, taki bardzo podstawowy makijaż, tylko połączyć coś innego, no nie wiem, tą zieleń z fioletem może jakoś fajnie, taka kreatywnie nastrajająca paleta. Tak, i to już wszystko, nie będę dalej przeciągać.
Mam nadzieję, że film Wam się przydał i że makijaż Wam się spodobał. Powiem Wam, że naprawdę paleta bardzo mi się podoba jak na razie i rzeczywiście mogę Wam polecić, bo świetnie się z nią pracuje. Także to już wszystko. Oczywiście zostawcie kciuka do góry, jeżeli film Wam się spodobał i jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zostawcie subskrypcję. Będą kolejne testy palet z Makeup Revolution, więc może akurat Wam się spodoba i zostaniecie na dłużej. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!